Przenosimy się razem ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem polskich mediów we Francji, właśnie do Francji. Dzień dobry. Witam pana państwa. Myślami przenosimy się do Francji, a konkretnie nie, błąd, nie do Francji, ale chodzi o pociąg relacji Amsterdam-Paryż, czyli o ile się nie mylę, przenosimy się do Belgii. W 2015 roku doszło do głośnego zamachu, aresztowano 4 osoby. Mamy kolejne wątki w tej sprawie. Otóż po 5-tygodniowym procesie specjalny sąd w Paryżu wydał wyrok w 5 sprawach oskarżonych o próbę zamachu podczas pociągu Paryż-Bruksela-Amsterdam z 18 sierpnia 2015 roku. Jest to zamach, który jest opisany w filmie Clinta Eastwooda 1517 do Paryża. Dwóch amerykańskich żołnierzy przebywających wówczas na wakacjach w Europie utaremniło ten zamach, czyli unieszkodliwiło napastnika, który miał przy sobie AK-47 marki Kałasznikow, pistolet i 500 sztuk amunicji. Tak więc mogło dojść do bardzo poważnej masakry. Wiemy, że właśnie o taką masakrę chodziło Państwu Islamskiemu i zleceniodawcy tego zamachu, czyli Abdelhamidowi Abaoudowi, który również został skazany w tym procesie. Tak więc dwa wyroki dożywocia. Wyrok dla niedoszłego sprawcy, czyli Al-Kazaniego, on został skazany na dożywocie, jak również sprawca Abaoud. Następnie wyroki dla 3 osób oskarżonych o współudział w organizacji na różnych etapach tego niedoszłego ataku. Wyroki od 7 do 20 lat więzienia. Tak więc na cykwaną odbywają się procesy w związku z zamachami, w fali zamachów, które miały miejsce w roku 2015. Dwa dni temu kolejny specjalny sąd w Paryżu wydał również wyroki w nie mniej specjalnym procesie dotyczącym sprawców ataku na Charlie Hebdo, tygodnik Charlie Hebdo, jak i również sprawców ataku z 8 i 9 stycznia 2015 roku. Tutaj również wyrok dożywocia dla jednego z oskarżonych o współudział. 6 osób, czy też ich działalność została uznana za działalność nieterrorystyczną, niemniej dostali oni wyroki od 4 do 30 lat więzienia. Tak więc żadnego wyroku uniewinniającego, 14 osób skazanych w tym procesie, przy czym 3 z nich nie brało udziału w tym procesie, ponieważ są nadal poszukiwani listem gończym na całym świecie tak naprawdę. Kolejny proces, który odbędzie się już za kilka miesięcy, to proces dotyczący sprawców z zamachów z 13 listopada 2015 roku. Przypominamy, wówczas tego dnia miał miejsce zamach na klub Bataclan w Paryżu, Stade de France i na kawiarnię. Tak więc procesy te budzą kontrowersje, ale tutaj zdaje się, iż bardziej niż wyroki, ponieważ tutaj są sądzeni podejrzani biorący udział pośredni właściwie w tych zamachach, czy też można powiedzieć w terroryści z drugiej ligi, z drugiego szeregu. Ci, którzy faktycznie stali za tymi zamachami, już nie żyją, zostali wyeliminowani przez służby specjalne w Syrii, w Iraku, z wyjątkiem Abdeslama oczywiście. On nadal żyje i będzie sądzony w tym procesie. Jednakże tutaj bardziej chodzi o to, aby osądzić islamizm jako taki, działalność dżihadystyczną, i jak również tamten okres, ponieważ we Francji w roku 2015 miała duża fala zamachów. Były to zamachy o charakterze masowym, inaczej niż ataki, które mają miejsce obecnie. Nie są to ataki o charakterze masowym. Wróćmy jeszcze na chwilę do Charlie Hebdo, bo nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, na pewno pan będzie w stanie nam lepiej to wyjaśnić, ale 14 skazanych, jak pan powiedział, za atak na redakcję, sąd podobno nie ogłosił wyroku wobec jednego z oskarżonych, gdyż był on niedawno skazany za udział w innym zamachu, a według francuskiego prawa jakoby sąd nie może orzekać dwa razy w podobnej sprawie. Czy to prawda?
Tak, faktycznie jednak, że ten proces będzie powtórzony, ponieważ jeden z oskarżonych już złożył apelację, tak więc odbędzie się nowy proces. Tak więc podobno ten proces już nie będzie taki głośny, jak proces, który miał miejsce i toczył się przez 3 miesiące, ponieważ, no jak mówiliśmy, to był proces islamizmu i tamtych ataków. Ten proces był rejestrowany przez cały czas procesu rejestrowano obraz i dźwięk. Nagrania z tego procesu znajdą się już w archiwach francuskiego wymiaru sprawiedliwości i będą one udostępnione dopiero po 50 latach. Tak więc jest to najważniejszy proces artekwaną od okresu procesu Papona i Barbiego w latach 80. Tak więc poważne wydarzenie. Z pewnością apelacja będzie miała bardziej już w efekt proceduralny, czy też wymiar proceduralny. Jednakże Francja rozlicza tamten czas, rozlicza bardziej niż tamtych ludzi, ponieważ jak mówiliśmy, ludzie, którzy stanęli przed sądem, to osoby biorące jakiś udział w przygotowaniach tych zamachów. Osoby, które dopuściły się tych zbrodni, już nie żyją. Jak również nie żyją zleceniodawcy, też większość z nich, jak mówiliśmy, z wyjątkiem Abdeslama, on będzie sądzony. I to właściwie no nie tylko w procesach dotyczących zamachów w Paryżu, ale również w Brukseli. Przynajmniej jest to jakaś namiastka sprawiedliwości, ale przejdźmy jeszcze, bo czas nas goni, a to nie jest jedyny temat, bo tematy sprawiedliwości są istotne, ale tak samo tematy zdrowia, przy tym ograniczeń pandemicznych, które ostatnio wprowadzane są w całej Europie. W Polsce Sylwestra nie będziemy świętować na zewnątrz, będzie tak zwana domówka, bo nie będziemy mogli wychodzić z domu po godzinie 19 w Sylwestra. Francuzi to znają, bo godzina policyjna, tak to trzeba nazwać, obowiązuje od kilku dni we Francji, już od godziny 20. Jak wygląda w takim razie życie Francuzów w ostatnich dniach z koronawirusem i z tymi ograniczeniami? Tak, dokładnie. Godzina policyjna obowiązuje nad Sekwaną od 15 grudnia, od godziny 20 do godziny 6 rano. Z jednym wyjątkiem, to jest Wigilia. Sylwester również minie pod reżimem godziny policyjnej. Ten stan rzeczy potrwa nad Sekwaną co najmniej do końca pierwszego tygodnia stycznia. A więc we Francji nadal działają galerie, które zostały otworzone na początku grudnia tego roku. Pytanie jednak, co będzie na początku stycznia, ponieważ zgodnie z konferencją prasową ministra zdrowia, która miała miejsce wczoraj, dane zdają się być coraz gorsze. Otóż znowu rośnie tak zwany współczynnik R0 nad Sekwaną. Przewyższył on 1 wczoraj, jak również rośnie dobowa liczba zakażonych we Francji. Chodzi o replikację wirusa, o przechodzenie choroby z osoby na osobę, aż dotarła ona również do prezydenta. Chodzi o replikację. Dokładnie, faktycznie okazało się wczoraj, iż prezydent Emmanuel Macron jest zakażony koronawirusem, przebywa obecnie na kwarantannie, jednakże sprawuje swoje obowiązki, pomimo pewnych symptomów, które zdaje się wystąpiły u prezydenta. Na tym etapie te symptomy nie przeszkadzają mu w sprawowaniu swoich obowiązków, tak więc tutaj na tym etapie nie ma mowy we Francji o tym, aby prezydenckie obowiązki przejął przewodniczący Senatu, ponieważ we Francji w przypadku niemożliwości sprawowania tych obowiązków przez prezydenta przyjmuje te obowiązki przewodniczący Senatu za zgodą Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże na tym etapie nie jesteśmy z pewnością. Emmanuel Macron znajduje się na kwarantannie, podobnie jak premier Jean Castex i pierwsza dama Brigitte Macron, jak również przewodniczący niższej izby francuskiego parlamentu Richard Ferrand. Tak więc na tym etapie sytuację będzie monitorował specjalny zespół lekarski, który towarzyszy prezydentowi 24 godziny na dobę. Jednakże informacje, jak już mówiłem, które spływają do nas na bieżąco, nie wskazują na to, aby prezydent przechodził tą najpoważniejszą formę koronawirusa. Jeszcze szczepienia. Ostatnie pytanie. Szczepienia w tle. Pierwsze pytanie, czy prezydent powiedział, że się zaszczepi? A drugie pytanie, co wiadomo na temat szczepień we Francji? Teoretycznie miały być one dopiero w styczniu. Ostatnio Ursula von der Leyen powiedziała, że wszystkie kraje Europy powinny mieć szczepienia od tego samego dnia, a Angela Merkel powiedziała, że w Niemczech mogą się rozpocząć już 27 grudnia. Więc jak to jest z Francją?
Francja również planuje rozpoczęcie szczepień tuż po świętach Bożego Narodzenia. Planuje zaszczepić w ciągu 3, być może 4 tygodni ponad 1 000 000 osób. Nad Sekwaną istnieje problem pewnych obaw, jeśli chodzi o sam fakt szczepienia. 61% Francuzów jest przeciw szczepieniu. Faktycznie w tym celu rząd utworzył specjalną komórkę, na czele której stanął Alain Fischer, specjalista właśnie od szczepień i epidemii, który ma przekonywać Francuzów do aktów szczepienia. Jednakże już nad Sekwaną pojawiają się pomysły polityczne, aby szczepionka była obowiązkowa dla tych wszystkich, którzy będą korzystali ze sfery publicznej. Tak więc o ile być może samo zaszczepienie się nie będzie obowiązkowe, o tyle być może szczepionka może być wymagana w przyszłości od obywateli francuskich w przypadku korzystania, jak już mówiłem, z teatrów, kin i innych obiektów publicznych. Tego nie wiemy. Jednakże zdaje się, czy to są poważne głosy? Bo tutaj widzimy scenariusz niejako chiński. Jeżeli obywatel nie sprawuje się dobrze, nie ma odpowiedniego ratingu, to nie jest wpuszczany do komunikacji miejskiej. Tak samo we Francji. Jeżeli nie jest zaszczepiony, to nie wejdzie do pociągu, nie wsiądzie do samolotu, nie pójdzie do teatru, do kina? Taka hipoteza jest możliwa. Na tym etapie są to głosy poszczególnych posłów, koalicjanta partii rządzącej. W mojej opinii rządzący badają na razie opinię publiczną, jak i również jej stopień reakcji na tego typu zmiany w ustawodawstwie. To wszystko przed nami, ponieważ w zimie będą zaszczepieni pensjonariusze domów starców, jak i również osoby o podwyższonym ryzyku. Będą również zaszczepieni przedstawiciele służby medycznej, pracownicy służby zdrowia. Masowa kampania testów dla wszystkich, jak to się mówi, nad Sekwaną, nie ruszy we Francji przed wiosną, mówi się o kwietniu, maju, tak więc z pewnością nie jest to temat na dzisiaj. Dzisiaj tematem dominującym we Francji to temat potencjalnej trzeciej fali COVID-u, której władze obawiają się już po świętach Bożego Narodzenia. Pytanie, czy do niej dojdzie, jednakże faktycznie obostrzenia, które są wprowadzane, mają właśnie zapobiec tej trzeciej fali, jak i również mają zapobiec tej trzeciej fali rekomendacje, które są udzielane francuskim obywatelom przez francuskie władze, czyli nie więcej niż 6 osób dorosłych przy stołach wigilijnych, jak i również ograniczanie liczby uczestników tzw. domówek podczas Sylwestra. Czyli podobnie jak w Polsce. Aby pytanie na boku, czy stoki narciarskie będą otwarte we Francji? Stoki narciarskie mają być zamknięte do 7 stycznia, przynajmniej tak będzie z wyciągami. Właściwie we Francji wszystko zostało zamknięte. Obywatele francuscy mają jednakże możliwość przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi regionami. Nie obowiązuje również już od 15 grudnia tak zwane zaświadczenie, które Francuzi musieli wypełniać przed każdym opuszczaniem swojego miejsca zamieszkania. Tak więc mamy wyjście z lockdownu, ale raczej teoretyczne niż praktyczne, ponieważ o ile faktycznie można wychodzić z domów już bez ograniczeń, o tyle tak naprawdę wchodząc do domu można udać się ewentualnie na spacer czy do pracy, ewentualnie do sklepu po zakupy, ponieważ wszystko jest podobnie jak w Niemczech, Holandii, wreszcie również w Polsce, po prostu zwyczajnie zamknięte. Taki stan rzeczy potrwa na Sekwaną z pewnością do 15 stycznia, ale specjaliści jednak przewidują, iż taki stan rzeczy może potrwać nawet do początku marca. Otóż o ile prezydent Francji zakładał hipotetycznie, że może dojść do otwarcia restauracji i pubów we Francji już po 20 stycznia, o ile ta hipoteza zdaje się oddalać, coraz bardziej oddalać w czasie i można założyć, iż te obostrzenia w takiej, czy też być może odrobinę złagodzonej formie potrwają do 1 marca we Francji. I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów we Francji, był gościem Kurier w samopołudnie. Dziękuję i do usłyszenia niebawem. Dziękuję, do usłyszenia.